Dziś 31 października około godziny 14 na Alei Łyska w Cieszynie w pobliżu boiska pod Wałką doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy jadąc od Cieszyna, kierowca stracił panowanie nad nim i wypadł z drogi. Uderzył w słup telekomunikacyjny i wpadł tutaj do potoku. Nasze czynności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Kierowca wyszedł o własnych siłach z tego pojazdu. Tak naprawdę poza zabezpieczeniem będziemy tylko neutralizować to zagrożenie wynikające z tego słupa, który jest pochylony i zagraża tutaj pojazdom. Po dojeździe ruchu drogowego oni sobie to ocenią, zrobią dokumentację i ewentualnie my pomożemy później przy wyciąganiu tego, a tym się zajmują już służby. W akcji udział wzięli strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Cieszynie oraz cieszyńska policja. Kierujący Volkswagenem Golfem na ulicy Alei Łyska w Cieszynie podczas wykonywania bliżej nieokreślonego manewru stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do koryta rzeki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący był pod wpływem alkoholu. Na miejscu pracują policjanci.